podczas biegania możemy się spotkać z różnymi problemami, dolegliwościami bólowymi. Część z nich możemy zignorować, a część jest ważnych. Musimy wiedzieć, kiedy ten ból jest istotny, ważny, kiedy musimy pójść do lekarza czy fizjoterapeuty. Możemy ból podzielić na 3 różne rodzaje. Ból, który pojawia się po treningu, ale po odpoczynku on ustępuje i te dolegliwości mijają po zastosowaniu odciążenia, okładów z lodu, rolowaniu. Możemy mieć ból przewlekły, który trwa i narasta i nie ma poprawy po odciążeniu, po okładach z lodu. Wtedy niewątpliwie ważne jest, żeby skonsultować się z lekarzem, fizjoterapeutą, najlepiej pracującym w teamie. Być może trzeba zmodyfikować trening, może popracować manualnie, czasami trzeba wdrożyć też leczenie farmakologiczne. Trzecią grupą objawów czy dolegliwości to są dolegliwości, które pojawiają się nagle, związane z urazem, które powodują silny ból, który uniemożliwia chodzenie, bieganie czy prowadzi do ograniczenia ruchomości. To jest bezwzględne wskazanie, żeby udać się do lekarza ortopedy, tak aby wykonać podstawową diagnostykę, USG, badanie rezonansu magnetycznego, ocenić uszkodzenia w obrębie stawu i zaproponować dalsze leczenie.